Lato to taka pora, z której korzystamy w pełni, ale nie do końca wtedy zastanawiamy się nad tym, czy faktycznie możemy w tym czasie zbierać te wszystkie zioła, które oferuje nam natura. A przecież tak jest. Mamy szeroki wybór właśnie latem. Lato to jest pora, kiedy najwięcej ziół nadaje się do zbierania. Bo musimy pamiętać o jednym. Musimy pamiętać o tym, że zioła, a właściwie część wyrastająca ponad ziemię, jest najbardziej wartościowa wtedy, kiedy roślina kwitnie. Więc ponieważ lato jest takim momentem, kiedy wiele roślin kwitnie, wobec tego większość roślin zbieramy właśnie latem. Tutaj, żeby pokazać, jak zbieramy te rośliny, to może ja pozwolę sobie przejść kawałek. Mamy tutaj krwawnik. Mamy tutaj krwawnik. Jest to roślina, która jest pospolita. Spotkacie ją Państwo w całej Polsce, może nie wysoko w górach. Roślina, która może nam zastąpić rumianek i jest bezpieczniejsza od rumianku, dlatego że niektóre osoby są na rumianek uczulone. Jest to rzadkie uczulenie, ale występuje. Natomiast nikt nie jest uczulony, nie spotkałam się z tym, żeby ktokolwiek był uczulony na krwawnik. Nigdzie też o czymś takim nie przeczytałam. A składniki czynne są w większości takie same albo bardzo podobne. Wobec tego możemy stosować krwawnik przy problemach żołądkowych, jelitowych. Lepiej niż rumianek i lepiej niż miętę, ponieważ my się nauczyliśmy, że jak coś nam dolega, mamy jakąś niestrawność, to sięgamy po miętę. Ale jeśli ktoś ma nadkwaśność soku żołądkowego, to mięta może mu Czyli zaszkodzić. tak zwaną nadkwasotę. Tak zwaną nadkwasotę, ponieważ mięta powoduje zwiększenie wydzielania soku żołądkowego. Dlatego niektóre osoby po mięcie, zamiast czuć się lepiej, czują się gorzej. Natomiast zawsze możemy sięgnąć po krwawnik. Zbieramy tą część nadziemną. Mówi się, że zbiera się ziele całe. Co to znaczy w przypadku krwawnika? Najmniej wartościowa jest łodyga. Wobec tego najlepiej odciąć tę górną część, najlepiej zbierać zioła do koszy. One muszą oddychać. Nie zbieramy ziół do żadnych plastikowych naczyń. Jeżeli chcemy, jesteśmy na przykład na wakacjach, chcemy zbierać różne zioła, to dobrze jest zaopatrzyć się na przykład w stare powłoczki na jaśki. I wtedy od razu sobie te zioła segregujemy, a one zwyczajnie nam oddychają, nie zaparzają się w takich pojemnikach naturalnych. Odcinamy górną część tę z kwiatami. A z pozostałej części po prostu osmykujemy liście. Łodyżka nam się nie przyda. I to jest nasz surowiec zielarski, który zbieramy. Musimy też pamiętać o tym, że musi nam wystarczyć czasu na oporządzenie tego surowca już w domu. Nie zostawiamy na następny dzień, bo zmarnujemy. Wobec tego zbierajmy tyle, ile jesteśmy w stanie przetworzyć. Jeżeli suszymy zioła na herbatkę, to po przyjeździe do domu musimy rozłożyć w ciemnym miejscu, jeżeli na przykład jesteśmy mieszkańcami bloków, no to po prostu wydzielmy sobie jeden pokój, w którym zasłonimy zasłonki, rozłóżmy tkaniny, na przykład prześcieradła, jakieś poszwy, i tam rozłóżmy cienką warstwą te rośliny. Nie rozdrabniajmy ich bardziej do suszenia. Inaczej stracą część swoich własności. Będziemy je rozdrabniać dopiero przed samym zastosowaniem. Dlatego właśnie polecam zbierać zioła samodzielnie, bo jeśli je kupimy już rozdrobnione, nie wiadomo ile czasu leżące na półkach, to one będą dużo, dużo mniej wartościowe. Jeżeli Państwo takie zioła nazbieracie sami i wypróbujecie, to zobaczycie, że te zioła nazbierane własnoręcznie są znacznie
bardziej aktywne. I silniej oddziałują na nas. Silniej działają, oczywiście. Krwawnik możemy też zastosować zewnętrznie. Na przykład, jeżeli jesteśmy w czasie wakacji, mamy jakieś podrażnienie na skórze, mamy jakąś egzemę, dziecko się odparzyło, zawsze możemy zaparzyć krwawnik i po prostu zrobić albo okłady, albo jeżeli jest to małe dziecko na przykład, to kąpać w takim naparze z krwawnika. Dodatkowo, jeżeli będziemy pić herbatkę z krwawnika, będziemy hamować krwawienia wewnętrzne, na przykład krwawienia w przewodzie pokarmowym, stąd nazwa krwawnik. Ale jak już jesteśmy na takiej łące, na jakiej tutaj stoimy, to widzimy tutaj jeszcze różne inne rośliny lecznicze. I na przykład jest to doskonała pora, żeby sobie nazbierać mniszka lekarskiego. Jest to roślina, która wspaniale będzie nam oczyszczać wątrobę. Przy okazji herbatka z mniszka jest naprawdę smaczna. Wobec tego zbieramy mniszka i tak samo. Po prostu nie musimy tego mniszka bardziej rozdrabniać, tylko musimy po prostu te liście rozłożyć dość rzadko. Nie kładziemy jednej dużej kubki, tylko rozkładamy je dość rzadko i kontrolujemy, sprawdzamy. Sprawdzamy, czy już przeschły. Może trzeba rozsypać jakoś szerzej. Przynajmniej raz dziennie sprawdzamy, co się z naszym surowcem zielarskim dzieje. Możemy sobie oczywiście, będąc na przykład na wakacjach, zrobić kurację na wątrobę i tego mniszka zaparzać bezpośrednio takiego zebranego. Jest jeszcze bardziej wartościowy. To, że my suszymy zioła, jest podyktowane chęcią przygotowania sobie ziół na cały rok. Ale jeśli możemy sięgać po świeże zioła, to sięgajmy. Sięgajmy po świeże, bo będą bardziej aktywne. Zbierajmy na zimę, teraz korzystajmy ze świeżych ziół. Tak, jakbyśmy korzystali z ziół suszonych, tylko musimy wiedzieć, że jeżeli na przykład mamy zaleconą łyżkę rozdrobnionego ziela na kubek wody, to w przypadku świeżego ziela musimy wziąć mniejszą dawkę. Większą dawkę. Dlatego, że takie ziele zawiera w sobie wodę. Czyli w tym wypadku bierzemy dwie łyżki. Myślałam, że ma silniejsze właściwości, dlatego... To też, ale po prostu jest, jak suszymy zioła, one się i tak troszkę kruszą, są drobniejsze, tracimy wodę. Tutaj nie jesteśmy w stanie takiej ilości po prostu wziąć na łyżkę. Jeżeli tą miarką jest łyżka, to pamiętajmy, że bierzemy tych ziół po prostu mniej więcej dwa razy więcej. Jak jesteśmy na tej łące, to teraz pokażę jeszcze, co możemy zbierać dalej. Bardzo pospolita roślina, babka zwyczajna. Roślina, która może nam posłużyć bezpośrednio w czasie wakacji, jeśli na przykład ukąsi nas albo nasze dziecko, czy wnuczka, wnuczkę, jakiś owad, wtedy możemy przyłożyć taką babkę bezpośrednio na miejsce ukąszenia. Jak to robimy? Proszę o podtrzymanie tych liści. Przygotowujemy w ten sposób. Jeżeli możemy opłukać gdzieś pod bieżącą wodą, to zróbmy. I po prostu zwyczajnie wałkujemy sobie w rękach taki liść, żeby on puścił odrobinę soku. A następnie przykładamy do miejsca ukąszenia i po prostu albo trzymamy, jeżeli to jest ukąszenie świeżutkie, wtedy nie spuchnie tak mocno, albo po prostu przybandażowujemy. Jeżeli jest spuchnięcie, na przykład od ukąszenia osy bądź pszczoły, to przybandażowujemy w tym miejscu i co kilka godzin zmieniamy liść na nowy. Czy na ukąszenia od komarów również możemy ją stosować? Oczywiście, że możemy stosować, tylko czasami jesteśmy w takich miejscach, że należałoby się tą babką obłożyć od stóp do głów, bo tak nas mogą komary pogryźć. Za chwileczkę pokażę Państwu jeszcze jedno zioło bardzo ważne w przypadku ukąszeń, ale jak jestem przy babce, to powiem jeszcze, że to jest doskonały moment, kiedy możemy nazbierać tej babki i zrobić syrop na kaszel, albo przesypując babkę cukrem, bądź zalewając syropem cukrowym, albo na przykład przekładając rozdrobnione, i w tym wypadku rozdrabniamy te liście dość nawet mocno,
rozdrobnione przekładamy miodem. To będzie najzdrowszy syrop, na przykład dla dzieci. Babka jest surowcem śluzowym. Babka będzie łagodziła kaszel, podrażnienie gardła, podrażnienie krtani. Nie ma żadnych składników, które mogłyby na przykład dzieciom zaszkodzić. Warto jeszcze pamiętać o tym, że jeśli robimy syrop, to przechowujemy go później w ciemnych opakowaniach. Chciałam Państwu pokazać tę roślinę, której botanicy bardzo nie lubią. Dlaczego nie lubią? Dlatego, że jest to roślina inwazyjna. Rośliny inwazyjne to są takie rośliny, które zostały albo przypadkiem przywleczone w miejsce, gdzie naturalnie nie rosły, a czasami przyczyniły się niestety do ich rozprzestrzeniania ogrody botaniczne, bo to są często uciekinierzy z ogrodów botanicznych. Jedną z takich roślin jest niecierpek drobnokwiatowy. Tu w województwie łódzkim właściwie trudno znaleźć las, w którym niecierpka nie ma. Jest to roślina, której rzeczywiście botanicy nie lubią. Dlaczego? Bo zarasta właściwie całe poszycie leśne i później nasze rodzime gatunki po prostu nie mają światła, nie mogą rosnąć. Ale dla zielarzy jest to bardzo cenna roślina, bo jest to roślina, która jest w stanie działać tak silnie, że może nawet zahamować wstrząs anafilaktyczny. Niewiele jest takich roślin. Przyznam szczerze, że ja wiem tylko o tej jednej, że ona może tak silnie działać. Natomiast jeżeli mamy sytuację taką, że jesteśmy uczuleni, to jednak dzwońmy na pogotowie. Zresztą osoby, które wiedzą, że grozi im wstrząs anafilaktyczny, powinny mieć ze sobą zastrzyk, który mogą w takiej sytuacji podać, zastrzyk z adrenaliną. Ale wróćmy do tych, którzy nie są aż tak mocno uczuleni. Jeżeli ukąsi nas osa lub pszczoła, to tę roślinę właśnie zgniatamy. Ona jest bardzo soczysta i przykładamy na to miejsce ukąszenia. Tak jak babkę. Tak jak babkę, ale ona będzie działała silniej. Tą roślinę też warto zbierać i warto z niej robić preparaty, zarówno suszone, jak i nalewkę, dlatego że ta roślina będzie pomocna przy wszelkiego rodzaju alergiach, na przykład pokarmowych, alergiach wziewnych. Jest to roślina, która leczy choroby alergiczne, ale także dowiedziono, i to w badaniach na zwierzętach, a to są badania o wysokim poziomie wiarygodności, że może hamować rozwój nowotworów. Ale wracając do tych podrażnień wszelkiego rodzaju, na podrażnienia skóry, ukąszenia, bardzo dobra roślina do zastosowania miejscowo, bezpośrednio, w dodatku, botanicy powiedzieliby niestety, powszechnie dostępna. A ja chciałam jeszcze zapytać, czy ta roślina może przeciwdziałać oparzeniom słonecznym? Jeżeli na przykład bardzo mocno się opalimy i skóra nam zacznie schodzić, ewentualnie jeżeli mamy w danym miejscu bardzo czerwoną skórę od słońca, czy ona na to podziała? Zniweluje nam te wszystkie małe ranki spowodowane słońcem? Tak, ona będzie działała łagodząco, będzie zmniejszała zarówno świąt, jak i zaczerwienienie. Także możemy zdecydowanie taką roślinę zastosować i wtedy, ponieważ ona jest powszechna, rośnie bujnie, to wtedy radziłabym wycisnąć z niej po prostu sok i smarować tym sokiem. Smarować. Albo, jeżeli mamy gazę, to tym sokiem nasączyć gazę i przykładać bezpośrednio na miejsce oparzenia. Możemy oczywiście zrobić napar, ale sok będzie działał znacznie silniej. Także nie zapominajmy o tej roślince. Ona niedługo, można pokazać też dzieciom, bo niedługo ona będzie strzelała pięknie swoimi nasionami. I to jest jeszcze jeden powód, dla którego wszędzie ją niestety mamy. I podsumowując, chciałabym powiedzieć, że nie zdajemy sobie często sprawy, że wokół nas, właśnie o tej porze letniej, wokół nas znajduje się bardzo wiele ziół, z których możemy sami skorzystać i zrobić różnego rodzaju maści, nalewki, czy jak wcześniej wspomniałyśmy, herbatki. Nie trzeba tego kupować w sklepie, bo mamy to wszystko latem w zasięgu ręki.
mamy latem w zasięgu ręki, a poza tym często latem bywamy w takich miejscach, gdzie te zioła możemy zbierać. Dlatego, że wyjeżdżamy za miasto, wyjeżdżamy w różne rejony Polski, gdzie sieć dróg szybkiego ruchu jest rzadsza, gdzie nie mamy przemysłu. Nie mamy takiego dostępu do aptek. Nie mamy takiego dostępu do aptek, ale też gdzie jest miejsce dobre do zbierania ziół, bo ziół nie powinniśmy zbierać w pobliżu na przykład miejsc przemysłowych czy w pobliżu ruchliwych dróg. Także wakacje są doskonałym momentem, kiedy te zioła możemy zbierać i przygotowywać sobie na cały rok.